Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj przychodzę do Was z kartą dnia, a raczej kartami dnia na dzień 11 sierpnia. Także zaczynamy, moi drodzy, karty Tarota, potem Lenormand. Zobaczmy, co Tarot dla nas tutaj ma. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających i zapraszam do wysłuchania. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na dzień 11 sierpnia. Tutaj, moi drodzy, wypadła karta czwóreczki kielichów. To jest taki czas, moi drodzy, na odpoczynek, na przemyślenia. Niektórzy mówią nuda, tak? Robimy coś, żeby odpocząć, ale nie tylko, bo tak... Może być taki marazm, chwilowe znudzenie. Na pewno to nie jest energia. Energie są, moi drodzy, czasowe, tak? To jest wszystko ruchome. Może być tak, że parę godzin mamy takiej wibracji, nudy, marazmu, zniechęcenia, a za chwilkę przychodzi do nas lepsza energia. Także proszę się nie martwić. Tu oczywiście jakieś może problemy z przyszłości, troszkę smutków, coś chcemy rozwiązać. Mamy tutaj swój własny świat. Myślimy, że jesteśmy bezpieczni na tą chwilę i to jest dobre, tak? Bo oczywiście tutaj nie dostrzegamy pewnych spraw, tak jak tutaj tych kielichów po boku. My tego nie dostrzegamy. My widzimy jedną rzecz i... Patrzymy w tym kierunku tego jednego kielicha, a tych innych spraw, innych kielichów nie dostrzegamy. Tu możliwe, że nie jest coś łatwe do zrealizowania. Trzeba połączyć jakieś elementy ze sobą. Tu oczywiście lubimy sobie odpocząć, lubimy pomarzyć, ale też to są takie ograniczenia, nie oszukujmy się. Ograniczenia poprzez jakąś sytuację, czy finansową, czy zdrowotną, czy chwilową przerwę. Także możemy tak się poczuć, moi drodzy, możemy mieć jakieś ukryte sprawy tutaj, myśleć o nich. Także nie uciekajmy od tej energii, bo tutaj te przemyślenia też są dobre. To jest wszystko... W jakimś kierunku idzie, oczywiście to jest wszystko nie bez przyczyny, tak? Dzieje się. Ktoś może czegoś nie chcieć, może nie chcieć pracować w tym dniu, może chce odpoczynku, chce takiej celowej nudy. Chce przemyśleć, chce pomarzyć. Dajcie sobie chwilę na taką właśnie refleksję, odpoczynek, a nawet czasem ta nuda też może być inspirująca. No dobrze, moi drodzy, w zdrowiu na pewno tutaj jest brak apetytu, możliwe, że zatrzymanie chwilowe wody w organizmie, taka słabość, tak? Możliwe, że trzeba się oczyścić, bo tutaj są też problemy z oczyszczaniem organizmu, także pomyślmy o tym, aby może jakieś zioła, może wodę, może jakieś ćwiczenia, jeśli... Będzie na to ochota. Do niczego się nie zmuszajcie, kochani. No dobrze, i zobaczmy teraz kartę Lenormand. Co nam tutaj dopowie, wyjaśni? O, wypadła karta. Wypadła karta Asakier, domowy mężczyzna tutaj, reprezentant. To jest kart Lenormand, osoba płci męskiej. Mężczyzna odwrócony, mężczyzna znudzony pokazuje się. Mężczyzna, który chce posiedzieć w domu chwilę, zrelaksować się. Chce pomyśleć o swoim życiu. Także, moi drodzy, możecie mieć do czynienia z taką osobą, która na przykład nie będzie chciała wyjść z domu i to może być wasz partner, będzie trudno go namówić. Możliwe, że też... Będziecie rozmawiać z taką osobą i będzie Wam trudno dojść do porozumienia. Ta osoba będzie zamknięta w sobie, nie będzie chciała rozmawiać, słaby poziom konwersacji tutaj. Także z taką osobą też jest tu szansa na właśnie spotkanie. No dobrze, moi drodzy, odpoczywajcie, dajcie sobie czas na przemyślenia, na refleksje, tak jak mówię. Pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnych filmach.